Dobry dzień, moi drodzy. Dzisiaj nadajemy dla was prosto ze słonecznej Czechosłowacji. Przyjechaliśmy do Małej Fatry. Będziemy szli w góry dzisiaj, jutro i pojutrze. A co będziemy tam jeszcze robić, zobaczycie już za chwilę. No ale kwestia jak tam, wiesz... Może, no bo co, tu będzie w dół, tu będzie... Tu jest cały czas w dół. Dół. I tu nie wiem, czy... No tu będzie trochę pod górę. Górę, no ale to kawałek. Bardzo ciekawy temat. Biwakowanie w górach, survival i bardzo ostatnio modny bushcraft. Ania, wolałabyś zapomnieć śpiworu czy namiotu? Śpiworu. Dlaczego? Bo w namiocie zawsze się nachucha, jest cieplej. My się zastanawialiśmy, czy w namiocie, który jest tam z plastiku, czy tam czegoś takiego łatwopalnego, można odpalać gazową kuchenkę. Można czy nie można? Generalnie można, tylko trzeba uważać, żeby po prostu nie dotknąć ogniem tego namiotu, bo się spali od razu. Ale jak na środku, to nie ma żadnych problemów. To robiliśmy już sporo razy takie. A jak się na przykład nad tą kuchenką usmaży sobie kiełbasę? Jak się dotknie taką gorącą kiełbasą namiotu, to też może spłonąć, nie, czy raczej nie? Nigdy w życiu. No nie jest taka gorąca, żeby spłonął namiot. A często tak robiliście? Nie, nie smażyliśmy kiełbasy nigdy na tym. No to mamy pomysł na dzisiejszą kolację. Macie kiełbasę? Macie patelnię? Mamy psa. No tak. Tylko on może się nie zgodzić. Prawda, pies? Jesteśmy na Suchym. Jest to pierwszy szczyt na naszej wyprawie. Parę słów na vloga, Basia. Jesteśmy na Suchym i jest sucho. Wiecie, co będziemy ostatni w Strunicy. Co my tutaj zastaniemy? Jakąś niespodziankę po Ćwilinie. Otwieramy namiot, a tam śpi Grzesiu na przykład. Po co są te sznurki do namiotu i co się stanie, jak się ich nie przywiąże? Jak nie ma wiatru, to nic się nie stanie. A jakby był wiatr, to jest takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby nie odleciał. Okej. Okay. I wy zawsze wiążecie te sznurki, czy tak jak dzisiaj? Paweł to zawsze w sumie... Chociaż nie, kiedyś jak byliśmy i nie dało się, bo były same kamienie, no to po prostu tego nie robiliśmy, no bo i tak nie dało się tego zrobić. No bo nie było jak wbić nawet tego sznurka, nie? Ale jakby jak jesteście w namiocie, no to on nie odleci, nie? Boże, jakby no chyba, zostawiło... że na zabracie, bo były takie tak. Historie. No ale jak nie ma wiatru, no to nie jest jakieś tam super konieczne. No to myślę, że dzisiaj... Konstrukcja lepiej się trzyma, no tak, ale... Tak, no ładniej wygląda, nasz jest bardziej taki rustykalny. Nic innego się nie powinno tym stać. Najpierw się wam zapadnie na głowę, ale można zawsze poprawić. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Jak się nazywa ta potrawa? To nie będzie trawa jeszcze potem, tylko ten tutaj. Ta potrawa chce mnie zabić. Co? Z czego ona się w ogóle składa? Co to jest? Składa się z makaronu. Tu jest jakaś gruda zlepionego makaronu. Jest też ogórek. Tak, jest ogórek. Myślałam, że to będzie kiszony, ale to jest konserwowy. Jest też mięso, ale uwaga, to jeszcze nie jest mięso z naszego psa. Nasz pies jest jeszcze żywy. Trudno powiedzieć gdzie, ale żywy. To jest mięso od zdecydowanie z innego psa. Co tutaj będziesz robił? Dmucham materac. To spanie. Będzie ciepło. A ten worek to jakoś pomaga w dmuchaniu materaca? Jak to działa? Właśnie on jest dlatego, że nie wolno te materace dmuchać pyskiem. Aha. A dlaczego? Bo on wilgoć trafia do środka materii i oni zaczyna gnić po prostu. Więc tego nie wolno robić, dlatego są takie dmuchane, do dmuchania takie Czyli woreczki. Trzeba jakby złapać powietrze do worka, a potem go tutaj zacisnąć i wepchnąć tam. Ja.
No i elegancko. Natomiast wasze danie to już tak łatwo się żywym psem nie wytłumaczy. Ten padł co najmniej 2 tygodnie temu. Co spodziewasz się zastać w namiocie, jak go otworzysz? Chcę odpowiedzieć na to pytanie, od razu przypomina mi się baś z Tysiąca i jednej nocy. I myślę, że gdy odsuniemy ten zamek, oto naszym oczom pojawi się piękna Szeherezada. No to już nie mogę się doczekać. Zobaczmy. Jak okaże się, że nikogo tu nie ma, to zrobimy przerwę na reklamy, przejdziemy do innego tematu. Jesteśmy w schronisku, przed nami jeszcze 2 dni drogi. Temat, nad którym zastanawia się każdy, kto znajduje się w podobnej sytuacji. Czy w górach trzeba się myć? Trzeba. To zależy jaki. Ale tylko wtedy, jak pada deszcz. Dlaczego akurat wtedy? Ponieważ pada bez szamponu i bez mydła, i trzeba to uzupełnić. A to nie jest tak, że jak się w górach umyjesz, to potem właśnie tak jak z samochodami. Wtedy pada deszcz i lepiej się nie myć, i wtedy nie pada deszcz? Nie wiem, nigdy się nie myłem. Nowe zwierzę. Wprawdzie mówiliśmy, że psa nie zjemy, no ale jednak człowiek głodny, człowiek szalony. A dzisiaj na kolację będzie dla odmiany takie. Jak tam, Basia? Co jest najważniejsze w porannej toalecie na biwaku? Fryzura. Pierwsze drzwi. One takimi jakby dywan taki, nie? Takie różne wizerunki robią. Hej, tam idziemy. Tak. Jak tutaj dojdą? Ahojcie, moi drodzy. Na dłuższej wyprawie, kilkudniowej, odpowiednie ustawienie plecaka jest bardzo ważne. Od tego zależy, czy wyprawa będzie przyjemnością, czy mordęgą. Zaczynamy tutaj na przykładzie Basi. Bas w tej chwili opiera się na kości biodrowej. Dobrze, to troszkę go sobie tutaj wydłuż, żeby się dobrze złapał. Czy możesz mi po prostu pomóc, a nie kręcić vloga? Nie. Nie wierzę, poproszę. I teraz ściągnij, ale tak bardzo mocno ściągnij, tak żeby tutaj zrobiło ci się luźne i żebyś poczuła, że możesz tak sobie, nawet jakbyś nie miała tych szelek, to plecak będzie się trzymał na tym. Leci do tyłu, dobrze, ale do tyłu, ale nie opada ci na dół. Nie. Dobra. Czyli teraz lekko się pochyl, żeby plecak ci doszedł do pleców. Dobrze. I pociągnij szelki tyle, ile pójdą. Dobrze. Nie wiem, czy nie za słabo. Jak teraz czujesz, gdzie ci się opiera? Na barkach czy na biodrach? Tu, na tych. Dobrze. Na kolcach. Dobrze. To teraz jeszcze... No dobra, no ale dobrze. Tutaj jest dociągnięte, bardziej się nie da. Dobrze? Teraz zapnij sobie pas piersiowy. Ściągnij. I jak ci się? Zobaczymy. Jak ci jest w plecaku? Lepiej jak było? Nie. Widzę, że teraz jest profesjonalnie. To teraz ci się będzie szło lepiej? Tak. To pokaż, na którą górę pójdziesz teraz. Kolejny szczyt na naszej wycieczce, mały krywań. Tatiana, czym się różni chodzenie po trawie od chodzenia po lesie? Chodzenie po trawie chroni kolana. O! Tak? Bo w lesie można potknąć się o jakieś korzenie i zawsze to... I wystający spod śniegu pień. Zawsze to ryzyko. Spod śniegu czy z błota, wiesz, nigdy nie wiadomo co tam. A dzikie zwierzęta gdzie są bardziej niebezpieczne? W schroniskach. Tak, na pewno te, tam można te spotkać psy schroniskowe, dzikie psy. To najstraszniejsze zwierzę na śniegu. Na dzisiejszej wycieczce odkryliśmy,
że największą zaletą chodzenia po górach z ciężkim plecakiem jest to, że jak ten ciężki plecak zdejmiemy i porzucimy w krzakach, nagle zaczynamy lewitować. Jeśli do tego dodamy efekt nawdychania się oparów z kosodrzewiny, o czym już nieraz wam opowiadałem, mamy odpowiedź na od wieków zadawane pytanie: po co tak w ogóle ty chodzisz w te góry? Docieramy na ostatni wierzchołek w dniu dzisiejszym. Słońce powoli chyli się ku zachodowi, a nawet jak się nie chyli, to za jakiś czas chylić się będzie. My powiedziały, że uśniemy tam, a obudzimy się tu. To nieprawda, bo wbijem śledzie. To namiot tam zostanie. Co ci się, Ania, najbardziej podobało na wycieczce? Zejście dzisiejsze. Wyprzedzały mnie emerytki z balkonikami. Tu, które zejście? Tamto. To tu o. No. I tu. A reszty to nawet nie widać, ale było jeszcze gorzej. A myślisz, że fajnie się tutaj dzisiaj schodziło, czy jutro tam się będzie tędy szło pod górę? Jutro fajnie, będzie fajnie. Ale tego piwa, Paweł, wypiłeś. Słońce tak grzeje, tak mi się chciało pić. Także na pierwsze pragnienie załatwione, a dalej pomyślimy. Jesteśmy na kolejnym biwaku. Namioty już rozstawione. Paweł, mistrz rozkładania namiotu. Co doradzisz naszym subskrybentom? Kwestia namiotu? W dowolnej kwestii. Może być związane z biwakiem, bo chyba taki temat vloga wyjdzie. Jakbyście kiedyś nocowali, chata pod gruni. Coś tam z tym gruni. Pokażmy, jak ona wygląda. Tutaj. Idźcie umyć ręce przed 19.50, bo później już tego nie zrobicie. Co tutaj macie na ten biwak przygotowane? To ci się już chyba dzisiaj nie przyda? No raczej... Raczej z mycia nici. Niestety... Co masz w tym żółtym pudełku? Mydło. A to też chyba nie dzisiaj? Może ty masz bardziej przydatne rzeczy do wyposażenia. O, powerbank. Ja mam super przydatny. Powerbank na biwaku, bez tego ani rusz. Ani rusz. Nieodłączny element biwakowania, czyli gotowanie różnych rzeczy na gazie. Tutaj mamy kuchenkę. I pewnie często zastanawialiście się, dlaczego butla z gazem zawsze jest zrobiona z metalu, a nie z plastiku, bo byłaby przecież lżejsza. Otóż gaz, który znajduje się w butli, jest lżejszy od powietrza. Jeśli tego gazu w butli jest odpowiednio dużo, a w takiej butli jest bardzo dużo gazu, tyle ile tylko się zmieści, to wtedy przez to, że jest lżejszy, butla zaczęłaby się unosić i gdyby była z lekkiego materiału, takiego jak plastik, no uciekłaby, tak jak taki na przykład balonik na odpuście. No jak się go puści, to on odfrunie. Tak samo byłoby z taką butlą, dlatego musi być ona metalowa, żeby mogła sobie tak leżeć na stole. I zagadka, czy gaz w tym jest w stanie ciekłym, czy w stanie gazowym? Jako gaz powinien być. Piszcie w komentarzach. Gazowy. Od kiedy wyregulowaliśmy Basi plecak, tak żeby szło jej się wygodniej, minął już dzień i dużo kilometrów. Jak wrażenia? Bardzo dobrze. Profesjonalne ustawienie plecaka. Coś więcej. Jak ci się idzie? Dobrze. Bardzo dobrze. Górska przyroda. W każdych górach trochę inna. Ile by się nie chodziło po górach, nadal potrafi zaskoczyć. Zobaczcie. Fioletowa szyszka. Dlaczego zwykłe drzewo, którym jest świerk, wydaje na świat fioletowe szyszki? Otóż w Małej Fatrze jest nietypowa budowa geologiczna terenu, na którym to drzewo rośnie. Jest tam bardzo dużo złóż rudy manganu. Jeśli drzewo jest odpowiednio duże i dosięgnie korzeniami do złóż tej rudy manganu, który jest metalem fioletowym, zaciąga jego kolor i przekazuje do szyszek. Rozsutec czy orla Persi? Co jest bardziej przerażające? Jeszcze nie wiadomo. Dowiemy się na górze.
Dziewczyny z gracją, fantazją, ale również ze spokojem pokonują kluczowe trudności trasy. Dlaczego kompromisu? Panowie, wy tu jesteście wygadani, kamera was lubi. Dla naszych telewidzów, co jest najważniejsze w górach? Góry! Dobre. Co wam się tutaj dzisiaj najbardziej podobało? Pogoda, przepiękne widoki i... Przepiękne panie. Przepiękne panie na szlaku. Panie również. I rozsutec. I rozsutec. To jest najważniejsze góra. Tak. Bardzo dobrze. Pogoda, rewelacja. Widoki idealna. Piękne, tak. Wszystkiego najlepszego od... Ślązaków. Skąd jesteście? Ze Śląska. Górnego Śląska. Pozdrawiamy Górny Śląsk. Hej! Hej! Jak wrażenia? Fajna górka. Bardzo fajna górka. Ania. No zdecydowanie największe wyzwanie na trasie, ale podołaliśmy. Teraz już możesz to porównać do Orlej Perci, do Zawratu, do Baranich Rogów. Prostsze, ale wcale nie takie proste. No to co, żegnamy słoneczną Czechosłowację. Zwiedziliśmy całe piękne pasmo górskie. Pokazaliśmy wam, jak biwakować. Oby więcej takich przygód. A ta przygoda, jak każda przygoda, zakończyła się w sposób dosyć radosny i przyjemny, choć nie ukrywamy, że z pewnym smutkiem żegnamy jednak tą krainę, gdyż jest bardzo piękna i naprawdę warto tutaj się pojawić. To tak ma być, że to jest wygaszone? Tak ma być. To dobrze.